Witam serdecznie w kolejnym odcinku wideo podręcznika. Dzisiaj omówimy płytkę stykową, zwaną również płytką prototypową lub płytką uniwersalną. W elektronice narzędzie pozwalające do szybkiego tworzenia prototypowych układów. Jest ono o tyle fajne, że gdybyśmy za każdym razem mieli tworzyć płytkę trawioną z naszym wymyślonym na nowo układem, kosztowałoby to nas wiele czasu i pieniędzy. A dzięki temu małemu urządzonku będziemy mogli po prostu w szybki sposób zmontować i zdemontować pomysł na nasz układ. Zaczniemy omawianie od budowy. Zewnętrzna warstwa płytki uniwersalnej jest wykonana z tworzywa sztucznego, w którym są otwory pod śrubki. Dzięki temu możemy na przykład stworzony układ prototypowy przykręcić do naszego urządzenia. W naszym przypadku będzie to albo robot Mały Malarz lub platforma mobilna Picasso. Ta konkretnie płytka stykowa posiada 720 pól, to znaczy takich pojedynczych otworków, które możemy wtykać nóżki elementów elektronicznych lub kable, które będą nam łączyć poszczególne elementy. Od dołu płytka wygląda w ten sposób, że jest taśma dwustronna, którą możemy odlepiać i do niej przyczepiać na przykład koszyki na baterie zasilające nasz układ lub bezpośrednio przyklejać właśnie do tworzonego urządzenia przez nas. Jeśli bardziej oderwiemy tą taśmę dwustronną, odkryjemy wcześniej wspomniane blaszki, które tworzą nam porty. Z tych pojedynczych pinów, w tym przypadku tych 5 pinów, będzie tworzyło ten, za pomocą tej blaszki, ten jeden port. To znaczy, jeśli tu damy kabelek, który będzie dawał nam plus, zasilanie, to nie tylko w tym jednym pinie będzie on, ale na całym porcie. Płytka jest podzielona na, tak jakby na pół. I z jednej, jak i z drugiej strony jest odbicie lustrzane, czyli od góry mamy to samo, co i tutaj od dołu. Porty tworzą właśnie te pięciopinowe gniazda dolne i górne, jak i tutaj. Te 15 poszczególnych pinów będzie tworzyło jeden port, następnie 20 pinów będzie tworzyło kolejny port i na końcu 15 pinów stworzy ten port, z tego względu, że właśnie jest tu taka blaszka, która łączy te 15 gniazd. Omówiona wcześniej płytka należy do jednych z najtańszych, jakie udało mi się znaleźć na rynku. Tutaj do góry widzimy trochę model bardziej rozbudowany. Różni się on przede wszystkim tym, że posiada więcej pól. W tym przypadku o 120 więcej od poprzednika. Producent również w inny sposób stworzył porty, a mianowicie ta cała szyna tych pinów tworzy jeden port, pod spodem następny oraz są oznaczenia. Producent zasugerował, aby w tym porcie włożyć masę zasilania, a tutaj w tym porcie plus, aby nam się nie pomyliło i nie doprowadzić do zwarcia. Jeśli na przykład na płytce uniwersalnej nie mamy takich oznaczeń, a nie jesteśmy pewni, w jaki sposób są połączone porty z sobą, to możemy to sprawdzić za pomocą dwóch kabelków. Na przykład wtykając tutaj w jeden pin i w następny, ustawimy miernik na ciągłości obwodu, przyłożymy do kabelków. Miernik nie daje nam sygnalizacji dźwiękowej, to znaczy, że nie ma przejścia pomiędzy tymi pinami a tymi pinami. Jeśli przełożymy kabelek, załóżmy tutaj do skrajnego tego pina, zmierzymy, to da nam i sygnalizację dźwiękową, jak i świetlną, że tutaj cały ten, te wszystkie piny tworzą jeden port. Jeśli chodzi o tą płytkę, ma również jeszcze jedną bardzo dla mnie pozytywną zaletę, a mianowicie można łączyć te płytki, jeśli ma się kilka takich samych, z sobą. To znaczy ma tu wyprowadzone takie wypustki, które umożliwiają właśnie składanie na
jedną płytkę z drugą. Zaczynamy tworzyć jakiś układ, po pewnym czasie brakuje nam już wolnego miejsca, dokładamy płytkę, rozbudowujemy nasz układ, po pewnym czasie znowu układ już jest na tyle bogaty, że dalej potrzebujemy dodatkowo miejsca, dokładamy następną płytkę i tak praktycznie możemy tworzyć jakie tylko nam się podoba układy. Teraz pokażę, w jaki sposób na płytce uniwersalnej możemy stworzyć układ elektroniczny. Proponuję przygotować w tym celu multimetr, płytkę uniwersalną, diodę LED, rezystor, kable, które będą łączyć nam układ, przycisk microswitch, baterię 9V, klips na baterię 9V i szczypczyki, które pomogą nam umieszczać elementy na płytce. Zacznę może od umieszczenia rezystora w odpowiednich portach. Ważne, aby rezystor, jedna nóżka była w jednym porcie, druga w innym. Czy obojętnie, gdzieś na płytce po prostu wtykamy jedną nóżkę w jeden port, drugą w innym. W przypadku rezystora nie ma znaczenia, która nóżka gdzie będzie się znajdować. Następnie umieścimy w układzie diodę LED. Tu już jest różnica, która nóżka gdzie będzie. Musimy pamiętać, że dłuższa nóżka diody będzie dodatnią, krótsza ujemną. Jeśli będziemy mieli odcięte nóżki i nie będziemy mogli w ten sposób rozpoznać, gdzie jest minus, gdzie plus, to popatrzymy na obudowę diody. Sfrezowana strona będzie zawsze musiała iść do masy układu. I teraz tak, wpinamy tutaj do tego portu, gdzie mamy nóżkę rezystora, nóżkę plusową diody, wychodzimy minusową dalej. Następnie wykorzystamy microswitch do zapalania czy gaszenia diody na przykład, aby zobaczyć, w jaki sposób trzeba połączyć nóżki, aby spełniały nasze oczekiwanie. Ustawiamy miernik uniwersalny na ciągłości sygnału, na funkcji mierzenia ciągłości sygnału. Przykładamy sondy do nóżek i na przykład kiedy załączymy microswitch, miernik nam będzie dawał sygnalizację, to oznacza, że w naszym przypadku ta nóżka i ta nóżka po naciśnięciu po prostu będzie przewodzić. Co za tym idzie, nóżkę umieszczam w ten sposób, pamiętając, że ta i ta nóżka po wciśnięciu przewodzi, to z tego portu będę musiał wyjść. I teraz tak, daję tutaj masę, tak jak było mówione, aby szło do sfrezowanej części diody, plus daję z tej strony rezystora. Rezystor w tym układzie jest potrzebny, aby ograniczyć prąd i nie spalić diody. Podpinamy baterię, wciskamy przycisk i jak widać dioda nam się zapala. Jest to chyba najprostszy układ, jaki można zbudować korzystając z bardzo prostych elementów elektronicznych. Mamy za sobą budowę pierwszego prostego układu. Teraz chciałem pokazać, jak wykorzystując płytkę uniwersalną możemy szybko rozbudować swoje projekty. Zrobimy po prostu podwójny schemat, który jest do tej pory podłączony. Masę przenoszę na jedną stronę, plus na drugą. Wpinam dodatkowego switcha do układu. Muszę jeszcze wpiąć diodę LED. Następnie rezystor ograniczający prąd. Pozostaje tylko pociągnięcie kabli do masy.
nas do plusa. Układ teraz powinien działać w następujący sposób. Przyciskając lewy przycisk zapalam lewą diodę, przyciskając prawy przycisk zapalam prawą diodę. Chciałem pokazać, w jak szybki sposób możemy rozbudowywać właśnie nasze układy, ale zwróćmy uwagę, że teraz to, cośmy stworzyli, jest nieczytelne. To znaczy, jeśli jakiś kabelek by nam się poluzował, to by nam chwilę zajęło, zanim byśmy znaleźli, gdzie się pojawił błąd. Aby temu zapobiec, radzę tworzyć układy w następujący sposób, aby kable ze skrętki docinać na odpowiednie długości. Po lewej i po prawej mamy wykonany ten sam układ. Jest to układ do mojego malarza. Po prawej stronie po prostu elementy były układane na szybko i nieprzemyślany sposób oraz kable nie były docinane na odpowiednie długości. Po lewej ten sam układ, gdzie już chwilę żeśmy się zastanowili, w jaki sposób najrozsądniej podłączać elementy, aby jak najkrótsze drogi połączeń były pomiędzy poszczególnymi elementami oraz kabelki zostały docięte na odpowiednią długość. Aby takie coś wykonać, trzeba mieć właśnie obcinaczki boczne, kabel ze skrętki, wiedzieć mniej więcej, jaką odległość potrzebujemy uzyskać. Użynamy kawałek kabelka. Niestety on jeszcze ma na sobie izolację. Aby pozbawić tego kabla izolacji, użyjemy w tym celu obcinaczek bocznych. Jeszcze raz. Aby poukładać ten bałagan, który stworzył nam się na płytce, docinamy kabel ze skrętki na odpowiednie długości, jakie nas interesują, obcinakiem bocznym. Następnie przyrządem do oskurowywania kabli musimy zciągnąć izolację. Z jednej strony, jak i z drugiej strony. Doginamy jedną końcówkę kabla, jak i drugą. I wymieniamy po prostu nasze długie kable, które nam tu szpecą całą budowę, na króciutkie. To samo musimy uczynić z nóżkami elementów elektronicznych. Zamiast takich długich nóg skracamy na odpowiednie długości. I wpinamy do układu. To samo możemy zrobić z nóżkami diody LED. Musimy trochę pozmieniać ułożenie elementów. Wymienimy też ten kabel. I po lewej, i po prawej mamy ten sam układ. Teraz sami możecie stwierdzić, który jest bardziej czytelny.
przygotowane w taki właśnie bardziej estetyczny sposób, czy po prostu układając elementy w takim stanie, jaki byśmy dostali. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jak istotne jest zakańczanie w estetyczny sposób i taki bardziej elegancki kabli. Mamy tu jedną stronę już zarobioną. Jest tu na kablu wtyk zaciśnięty oraz końcówka goldpina. Wszystko jest osłonięte koszulką termoskurczliwą. W przypadku, kiedy na przykład z drugiej strony jeszcze nie mamy zakończonej, właśnie nie mamy nałożonej koszulki termoskurczliwej, może dochodzić do sytuacji, kiedy dwa różne kable będą się zwierać. Może wtedy dojść do zwarcia, co spowoduje na przykład wypalenie układu. Także proponuję, aby każde właśnie takie końcówki starać się zakańczać w odpowiedni sposób. Koszulkę termoskurczliwą dostaniemy w większości sklepów z elektroniką. Ucinamy po prostu na odpowiednią długość jej kawałek. Nanosimy na kabel. I teraz musimy tylko podgrzać. Ja wykorzystam w tym celu zapalniczki, aby koszulka się skurczyła i nie zsuwała się już z naszego kabla. Tylko czekamy, aż ostygnie. Taki efekt uzyskamy. Po pierwsze, trudniej będzie nam łamać ten kabel i właśnie będzie dodatkowo izolował, aby nie dochodziło do zwarcia w układzie. Mam tu przygotowanych jeszcze kilka trochę innych końcówek kabli, aby stworzyć samodzielnie takie kabelki właśnie do tworzenia swoich projektów. Będziemy potrzebowali goldpiny i takie wtyki. Będziemy wykorzystywać koszulkę termoskurczliwą, pcążki, coś do skurwania kabla. Wezmę właśnie jakiś przykładowy kabelek. Już z zarobioną końcówką. Urwę wtyk. I tak, aby zacisnąć to na kablu, wkładam w ten sposób. Pierwszy zacisk powinien obejmować jeszcze izolację. Natomiast drugi już powinien tylko zaciskać uzwojenie. Teraz mamy zintegrowany właśnie wtyk z kabelkiem. Aby to jeszcze dodatkowo wzmocnić, nałożymy koszulkę termoskurczliwą. I to nam podgrzejemy. Mamy w ten sposób już wykonany w profesjonalny sposób końcówkę kabla. Teraz możemy po prostu wziąć pin i z żeńskiej w szybki sposób przerobić ją na męską.